Dobrze. Czy mógłbyś naprostować pewną kwestię z Normanem Parke, który w kilku wywiadach wspomniał, że Lewandowski nie wywiązał się z ich słownej umowy? O to ja nie wiem, o co chodzi. O co to chodzi? No to macie mnie. To będzie teraz, będzie mięso na koniec. No tak, nie wywiązałem się z tej umowy i przyznaję, że to napisałem bardzo obszernego maila Normanowi. Rzecz miała miejsce w Warszawie, no w walce z Gamerem. Nie zrobił wagi, po raz zresztą trzeci na pięć możliwych, dość dużo. No postawił całą galę po powrocie, po tym COVID-zie i w ogóle jakby pierwsza po dłuższej przerwie, main event. No kłopotliwa sytuacja dla nas, dla fanów, dla Polsatu, dla telewizji, sponsorów, jakby wszystkich, no bo mogło być tak, że nie wyjdzie. I rzeczywiście zadeklarowałem się co do pewnej kwoty Normanowi, że jemu po prostu dosypię ją. I rzeczywiście mówiąc to, nie chciałem jego ani oszukiwać, ani okłamywać, ani go jakoś tam przytrzymać, ale był naprawdę rozbity wtedy strasznie i to było, no zresztą wtedy też na ważenie jechałem, znaczy wiedziałem się, że siedzi i wymiotuje w hotelu, mając właśnie wejście na ważenie. Zawróciłem auto, skręciłem i tam próbowałem ratować tą sytuację. No udało się w finale, w sensie walka była słaba, po prostu nie ten, no i tak jakby skracając może ten przydługi temat, zacząłem analizować sobie naszą współpracę z Normanem i zrobiłem mu pełną listę, żeby to nie było, o ty chuju, w ogóle zrobiłeś mnie w balona, tylko po prostu zrobiłem mu listę tego, czego on mi dowiózł i to jest lista w ogóle tego, ilość promisy z różnych obietnic, które on zrobił, i nie wywiązał ich się i też przysług rzeczy, które my zrobiliśmy dla niego, na jego korzyść, i wyszła mi po prostu kompletna dysproporcja. I stwierdziłem, że po raz kolejny robiąc taką przysługę, powiedziałem, ja rozumiem, że będziesz zły na mnie za to, ale niestety ja już się bym czuł, jakbyś naprawdę mnie przedymał już 10 razy. Że to już było, że już to było po prostu ponad moje siły, żeby ten, no i nie dostał tej kasy. A, to o to chodziło, no to nie miałem pojęcia. Też nie oglądam wszystkich wywiadów z Normanem. No u nas nam dał jeden wywiad, ale to byłem w trakcie jego nagrywania. Jakoś tak mi musiał umknąć. Ale żeby powiedzieć mi się, że Norman to chyba zrozumiał, bo nie ma tu między nami, nie pisze do mnie z pretensjami, nie biega tam z maczetą za mną po mieście. Myślę, że po prostu przyjął to jako pewną konsekwencję swoich działań, bo to też jest to, że nie, że ja mu obiecałem coś, on by wszystko fajnie zrobił, a ja się zachowałem jak paruwa i tego nie wykonałem, tylko po prostu spojrzałem na tą całą naszą relację trochę szerzej i uznałem, że no już nie będziemy po raz kolejny. Czyli no i wtedy ja się jakby wystawiłem tu na jakieś takie, nie wiem jak to nawet określić, no ale że nie dowiozłem to, co mówiłem, ale to jakby ani z tego nie szczyca, ani z tego nie robię jakiejś tajemnicy. No.